Coś na pewno. Siema, pierwsza zasiadka w sezonie 2022 wspólnie z ekipą Infinity. Właśnie robię zestaw Roniego na kuleczce Infinity Peach. Zestawy powoli są składane, wędeczki nas już gotowe, starczy zarzucić, zbiornik dzierży na duże. Zobaczymy, wiatr mamy fajnie w twarz, rybę mamy nadzieję ściągnie w naszą stronę. No nic, tylko czekać na pierwsze branie. Do zoba. O, jest nasz gość specjalny. Morfeusz! Zapraszamy Morfeusza. Namierzyłeś tą górkę czy nie? Jeszcze wciul dalej, wciul. Teraz dopiero mamy 12. Ale patrz, ryba zaraz gdzie stoi, zobacz. Kurwa, ty. Witamy Morfeusza. 12 metrów i ryba jest przy dnie. Kurde, nie wiem jak... To jest duża ryba. I tu by było fajnie zrzucić, bo to jest piasek, tak? No, tu jest coś na dole. Zarysięte. No. I to tam będą resztki jakiegoś zielska. Zobacz, jak tu czysto nagle jest. Wyjście jest, patrz jako półko. A teraz się będzie wychodził, widzisz, tam była dziura, nie? No, ale fajna dziura. No. I ryba stoi nad tym zielskiem, nie? Używano bym ci na zimowisko. A tu masz jedną masz w tym rejonie. Lecimy z tym, zobaczymy, może znajdę te górki, nie? Morfeuszu. Morfius. Co z tym cyganem, co? Stoi, czeka, nie wiem na co. Na ruch. No odjebiemy go czy nie? Odjebiemy. Nie. Ty auto obrócił. No tak, no dawno. Ej, zobacz co się dzieje, ty. Ciul leszcza. No też tam było to przecież, pokazało ci. Co? A, sorry. Ej, zobacz ty. Przypadek jest? Infinity się zlagowało. To są ryby, tam stoi jakaś drławica, ale nie wiadomo czego, nie? Teraz wychodzi. Jak to kurwa? No bo my gdzieś płynęliśmy całkiem? My płynęliśmy na Cypel, nie? No tak. No on powiedział, że to jest źle, ten Marek podpowiadał, nie? Ale on, to pójdziesz 5 metrów dalej, już w ogóle inny azymut całkiem, nie? Ja to patrzę tak mniej więcej, bo ja stamtąd woziłem tam aż, nie? No i teraz. No ty w lewo płyniesz teraz o stronę. Masz. No, widzisz, zaraz. Jak dojdziemy do tych 3 metrów chociaż, to tam trzeba to postawić. No tu nie ma ryby w ogóle. No, ale ona tamtędy musi przepłynąć. No. Wiesz, jak ona przepływa z tej części zbiornika, potem ona musi tam przepłynąć, nie? Kasku, dlaczego kurwa masz okulary przeciwsłoneczne? Jakby wyszło słońce, to jestem przygotowany. Wszystko dziękuję. No gotko, synek, gotko! Dzień drugi, na dzierżnie dużym. Jesteśmy nad piękną śląską zaporówką. Mniej więcej powiem wam teraz, jaką taktykę obrałem, jaki sprzęt dobrałem na takie łowienie. Jeśli chodzi o moje zestawy, to bardzo duże szanse pokładam w smaku Fatal Attraction, czyli muszli z bananem, która wydaje mi się, że tutaj będzie takim dość fajnym, naturalnym smakiem przebijającym się przez ten muł. Drugi zestaw jest to bardzo delikatny zestaw, orzeszek z kukurydzą, podbity jedną sztuczną kukurydzą, tak aby to sobie fajnie balansowało na tej fali, która wczoraj była dość duża. Po prostu stawialiśmy zestawy, można powiedzieć, trochę w popłochu. Ja przewiozłem sobie je nad ranem, także są teraz bardzo fajnie ustawione. Wszystko zasypane bardzo drobnym miksem ziaren, kukurydza, orzech, troszeczkę szybko pracującego peletu, tak aby te ryby szybko dotarły do naszego pokarmu, znalazły go, zlokalizowały i pobierały nasze przynęty. Ja bardzo lubię też sobie kukurydzę dość często dopalać, dlatego zasypałem sobie Beard Foodem, czyli mielonym ziarnem, które ma w swojej ofercie na przykład marka Massive Bites. Bardzo fajnie wtedy nadaje to naszemu miksowi takiej pracy, takiego drobniejszej frakcji, przez co te ryby jeszcze chętniej pobierają naszą kukurydzę. Po prostu robi się z tego taka bardzo fajna panierka. Mogę zaprezentować, jak to mniej więcej wygląda. Powstaje wtedy taka panierka, w której obtoczony jest cały nasz miks. Dzięki czemu no, jest to o wiele lepiej widoczne dla ryb. Jeśli chodzi o moje zestawy, to są to centryki.
120, tak aby fajnie się to ukotwiczyło, fajnie sobie osiadło na tym dnie. Do tego przypony około 30-40 cm. Jeden na D-rigu, na sztywnym fluorokarbonie. Balansuje tam sobie malutki popek z odrobiną sztucznej kukurydzy, tak aby to sobie fajnie wyglądało, żeby jeszcze bardziej zbliżyć wygląd to do tego miksu, którym sypię. Na drugim zestawie jest to bardzo delikatny zestaw, tak jak mówiłem wcześniej, orzeszek, kukurydza i sztuczna kukurydza. Teraz przygotowuję się do przewózki wieczornej przed spaniem i przygotowałem sobie taki zestawik, gdzie postawię na sztuczną kukurydzę. Wszystko moczy się we flavorze Fatal Attraction, właśnie tej muszli z bananem. Ten oto sposób, haczyk kordy, plecionka Armor Link, moja ulubiona plecionka, haczyk Basics i taki zestawik podbite malutką kawałką popka właśnie Fatal Attraction, tak żeby to sobie balansowało. Zwykły, klasyczny włos klasyka w tym momencie. Zmiana trochę taktyki, ciężarek bezpieczny clips na moim ulubionym Armor bezpiecznym clipsie, który będzie przy braniu zjeżdżał. No i oczywiście klasycznie lider. Ja nie zdecydowałem się na użycie strzałówki, ponieważ za bardzo nie widzę tutaj potrzeby. Mamy dość fajne piaskowe dno, bez żadnych zaczepów, nie ma trudności. Także nie widzę sensu strzałówki. Jeśli chodzi o sprzęt do łowienia takiego stricte technicznego, który dobrałem, to są to sygnalizatory Nesh R3, które nie zawodzą w żadnych warunkach pogodowych, nie zamarzają, są w 100% wodoodporne i mają przede wszystkim dźwięk, który uwielbiam, który kocham i to jest coś pięknego. Do tego bobiny Nesh dość mocno dociążone, ja mam tych dociążeń naprawdę sporo, także mogę sobie zrobić nawet 200-gramowy hanger. Te są dość mocno dociążone, ponieważ wczoraj przy tym dużym wietrze potrzebowaliśmy takiego pewnego ukotwiczenia naszej żyłki, pewnego napięcia zestawu, tak aby był maksymalnie czuły i maksymalnie oddziaływał na brania ryb. Do tego wędki Nesh Pursuit 12 stóp, 3,5 LB. Moim zdaniem wspaniałe kije, bardzo dobrze mi się nimi łowi, z pięknie wykonanym blankiem w przeplatanym karbonie. Dwunasteczki oczywiście, bo ja dość często też potrzebuję kijów uniwersalnych, także potrzebuję kije, którymi będę mógł rzucać, ale też z tym zapasem mocy, żebym mógł tę rybę zatrzymać albo dalej posłać swój zestaw. Kołowrotki Okuma 8K, żyłka RM Tech od Ridgebanki, bardzo dobrze mi się sprawowała w tym sezonie. Myślę, że na przyszły sezon jak najbardziej, za niedługo wymiana żyłki. Także na pewno będę tego używał. No i tak jak mówię, no, zestawy postawione na... Jeden jest na blaciku, drugi jest postawiony sobie bardzo fajnie. Tam jest taki, znalazłem tutaj 5 metrów czy tam 6 metrów od brzegu zaczyna się rów i jest potem takie fajne wyjście z tego rowu, a za tym rowem znalazłem dołek na 8 metrów, gdzie myślę, że ta ryba może stacjonować w tej pogodzie. Także tam jest jeden zestawik, a drugi, tak jak mówię, za wyjście zaraz z tego rowu na 2,7 metra. Raczej miejscówek nie będę zmieniał, oklepane, tak jak mówię, ten zestawik dzisiaj leci do wody. Miejmy nadzieję, że nad ranem przyniesie mi bardzo piękną rybę, którą na pewno zobaczycie na filmie, jeżeli uda nam się coś jeszcze złowić. Trzymajcie się, relacjonujemy na żywo dla Was wszystko. Swarty. W Warszawie? Co ty, dawaj moje sandały? No to było to coś w stylu. Ej, co moje buty, gorąc, co moje buty? Ale prezesie. Kurde, nie wolno tak kamerować osoby, która łowi tutaj ryby. No to trzeba się na to zgodzić. Ja się wczoraj zgodziłem i też łowiłem. To jest co oferujesz? 500 zł. Dobrze. Odbierzemy w rabatach. Podbierzemy w rabatach. O, patrzy na mnie, czyli mam coś z tego. Co? Ej, on ma do jesteśmy dzień drugi na Dzierżnie. Dojechał do nas kolega Kamil z Infinity Carp Team. Massive Bites Team Polska. Póki co naprawdę jesteśmy bez ryby, nic się nie dzieje. Ale sezon jest otwarty, ekipa wspaniała. Fajnie było się zintegrować, porozmawiać, ustalić jakieś tam plany na tutejszy rok. Mam nadzieję, że dzięki temu z niektórymi z chłopaków będzie można pojechać na wspólną zasiadeczkę i coś wydubać z niejednej wody PZW na Śląsku. Kuba się bawi, prezesa
kijami. No i przerwałem nagrywanie, bo myślałem, że u Kuby jest branie. Jak się okazało, bawił się tylko wędkami prezesa. Bo prezes pojechał na pokazy do Genesisa i musieliśmy zwinąć jego zestawy. Znajdujemy się na plaży, nie wiem czy prezes wcześniej wspominał. Jesteśmy na dzierżnie dużym. Póki co, po pierwszej nocy jesteśmy bez ryby. Kolega Wojtek złowił tylko jednego leszcza. Ale wiadomo, że nie tego tutaj oczekujemy. Obławiamy wszystkie punkty. Zaczynając od tego brzegu. Wszystkie spady obstawione. Chłopaki łowią tutaj na wprost. Jedni łowią za pierwszą rynną, drudzy łowią na drugim spadzie i wypłycenia. Ja łowię wzdłuż tamtego cypla. Kieruję się na duży cypel. Próbuję obłowić spad po drugiej stronie, gdzie jest możliwe, że ta ryba z tej strony migruje. Skoro jej tutaj nie ma. Zobaczymy, przyjechaliśmy rozpocząć sezon na dwie nocki. Zostało nam jeszcze 24 godzinki łowienia. Także zobaczymy, co się wydarzy. Mam nadzieję, że wypracujemy chociaż jedno branie, będziemy mieli się czym pochwalić. Do zobaczenia. Mamy dzień drugi, więc pora i na mnie. Ja właśnie wróciłem z targu w Karpoholiksie. No i muszę wywieźć zestawy. Jak to u mnie na wiosnę, tylko parę kulek, rzepik, konopia, troszeczkę jakiegoś tam grubszego ziarna. Wszystko zalane flavorem i aminoglugiem bolseny. Więc taka bardzo aromatyczna, można powiedzieć, breja. Weźcie pieniądze za Titana, proszę. Dziękuję. Dolarki się zgadzają. Do tego pójdą jakieś lekkie zestawy, które też Wam zaraz pokażę. W każdym razie wywozimy to blisko brzegu, tutaj na te półki. No mam nadzieję, że ta wiosenna aura sprawi, że te karpie po prostu wejdą tutaj na tą wodę płytszą, bo widzieliśmy je na głębszych partiach, one stoją jeszcze w toni, no ale pojedyncze sztuki może wyjdą już na żerowanie, więc miejmy nadzieję, że tak właśnie się stanie. Chciałbym Wam też pokazać, w jaki sposób wyglądają moje zestawy końcowe właśnie na wiosnę. Ja nie stosuję nic skomplikowanego tak naprawdę. Ciężarki, setki, strategii z wyskakującymi środeczkami. To też bardzo fajnie się potem zachowuje, jak ryba robi odjazd. Przypon, no nie wiem, z 25 cm, korda Supernatural 25 lb. Do tego lekka śrucinka, żeby ten hak wypozycjonować. No i tutaj będę łowił na bolsenę 14 podbitą połówką Fatal Attraction Popka. No i oczywiście jak zawsze pianka PVA, żeby hak się równo po prostu na dnie układał, do tego mała PV-ka. Tutaj hak, jaki zastosowałem, to jest korda White Gape 6. No a na drugim zestawie jest dokładnie taki sam zestaw, tylko tutaj w grę wchodzi już ziarno, czyli jeden orzeszek, jedna kukurydza i jedna pływająca. To mi się tutaj na dzierżnie dużym sprawdza najlepiej, a szczególnie na wiosnę, więc myślę, że to będzie najlepszy możliwy wybór na tą porę roku. Nic, wywozimy. Zostajemy do jutra, do godziny, przynajmniej ja, do godziny 12. Oby udało się złowić jakiegoś małego, pięknego, pełnołyskiego karpika. Panowie, najlepsza łódka na rynku, Infinity Pro, polecam. A, ja tu mam. Wystarczyć.
Tak naprawdę w tym momencie szukam końcówki tego blatu, który jest tutaj przy brzegu. I zaraz przed spadem na te kilka metrów, czyli tam chyba jest 10-12 na samym początku, spróbuję znaleźć ten punkt, kiedy zaczyna się ten spadek na dół. Myślę, że ryba z głębokiego, jak będzie wchodziła na ten blat, no musi w końcu zahaczyć o to miejsce i może pobierze tą przynętę. Łódeczka pokazuje już 3-2 metra, my jesteśmy na powiedzmy 50 metrach od brzegu. Żeby te szpaki w niego nie wleciały. Chyba nie. 3,5. Jeszcze. Tu nikt nie ma, nie? Tak bardziej w lewo. Mogę tak wieść. Teraz jeszcze prosto. Dobra. No mamy 4,1 metra. Tam ktoś na kresce wykazał. No widziałem właśnie. A to ten leszczyk. Bo powiem wam taką ciekawostkę. Tutaj na dzierżnie jest tyle tego dużego leszcza, że większość karpiarzy myśli, że są spławy po prostu karpiowe na wodzie, a to tak naprawdę są te bydlaki leszcze, które tutaj powiedzmy nam przeszkadzają całą zasiadkę. Jest dużo ryb, właśnie zaraz na głębinie i ten zestaw położę na 10 metrach. Zobaczymy, może tutaj się coś pokaże. Dobra. 10 metrów. Pokazuję rybkę. Dno twarde, piaskowe. Zobaczymy. Dobra. Wędki powyłożone. Prawie u wszystkich. Chłopcy się zamknęli przy niewiadówce. Każdy tu po swojemu ma namiot rozłożony. Ten jest mój akurat. Jak widać, warunki trudne, aż szpilki wyciąga. Trzeba co jakiś czas tu spojrzeć, dobić. Namiot Krystiana, łódeczka. Jak zwykle niezastąpione Infinity. W tak trudnych warunkach naprawdę ta fala nie jest niska, bo w miejscu, gdzie są wędki, potrafi przelać gumowce. To nie jest wcale niczym przyjemnym. Wędeczki zarzucone. Ja akurat łowię zrzutu, chłopaki z jednej i z drugiej strony wywożą. To są wędki prezesa akurat, też wywiezione. Neszyki, fajne wędki. Ciekawe, czy wyjdzie. O nie! Nie o, wyszedł. Moje też, jedne i drugie podrzucone. Zaraz trochę szczytówki do wody schowam, bo trzeba jednak ten wiatr trochę poskromić. Wieje mocniej, silniej, słabiej, mocniej. O, Krystian jakieś tam rytualne śpiewy. I tak jak mówię, no prawie przelewa gumowce, nie? Więc to trzeba uważać, nie ma żartu. Niebezpieczne warunki. Dzień drugi, poranek. Przywitał nas takimi pięknymi warunkami. Nawet ja wstałem specjalnie, żeby sobie zobaczyć tą pogodę. O kurde, ale ślicznie. Do płaty śniegu. A tu moja bluza leży. To jest fajne, wiadomo. Pięknie, śnieżek. No trochę tak, ale jest piękna tafla na jeziorze. Rano, zanim jeszcze zaczęło padać, to chwilę sobie tam popatrzyłem. Jakaś tam niewielka aktywność ryb występuje, więc jesteśmy dobrej myśli. Nie lubię. Taki warun. Nie ma co, ale jest przepięknie. Święta albo nie święta. Ale jest, powiem ci, fajnie, nie? No. Zobaczcie. Najlepszy dip. Najlepszy dip do kuleczek. Żuwik Kazek, wszystkim siemano. Miał przyjechać wczoraj, a przyjechał rano. Yo. Ojej. Teraz Kazek, ale bez jaj. Chciałbym wam dzisiaj pokazać, na co, że tak powiem, mam wypowiedziane moje... Kurwa, weź to wygierdol. Chciałbym wam pokazać, na co dzisiaj łowię. Zdecydowałem się na szybką nockę tutaj z chłopakami. Niestety czas pracy nie pozwala mi na uczestniczenie w tym micie w jego pełnym wymiarze. Pierwszą kulką, na którą... Kurwa!
nie, no położę sobie to, kurwa. Tak. Połóż sobie weź tak. Ziemi, no. O! A co, ta dalej się kameruje? Tak, tak, tak. To dobrze, to dobrze. O. Chciałem wam pokazać, na co dzisiaj łowię. Pierwszym moim wyborem jest Stramberg Bergamota firmy Massive Bites. Łowię na kulki tonące oraz na kulki pływające. Pierwszy lewy kij jest właśnie ustawiony na bałwanka. No. Na drugim kiju jest brzoskwinia, orzech, tygrysi, kulka tylko i wyłącznie w sklepie Infinity we współpracy z Massive Bites. Kuleczkę przyciąłem sobie do mojej, że tak powiem, wielkości, na którą chcę dzisiaj łowić. Jest to pojedyncza kulka tonąca. Zdecydowałem się łowić, tak jak wcześniej już wspomniałem, na skrajach praktycznie takiego rowu. Kiedyś ta miejscówka dawała ryby, zobaczymy jak jest dzisiaj. Woda niestety zimna, chociaż warunki są dość sprzyjające z uwagi na to, że od 2-3 dni wieje w tą stronę. Zestawy dosyć delikatne, miękka plecionka na przyponie, ciężarek około 150 gram. Niestety dno troszeczkę muliste, więc musimy tutaj się, że tak powiem, zbalansować nasze zestawy. Dziękuję. Proszę. Jest! Siedzi! Kurwa! Kurwa! Same latarki do tego! Kurwa, kręć! Nie, co? Uwaga, mamy... Aj, kurwa, nie dole. Uwaga, pierwsze branie, zobaczymy, coś wisi na kiku. A, Leszek. Kamilo, Lechol! To będzie Lechol. Myślisz, że to będzie Lechol? To będzie Lesz. Daniel, odwróć na siebie kamerę. Nie, Leo, nie. To będzie Lesz. O nie. Lechol. No może mały kaper. Ja nawet nie zamaczam. Ty jeszcze tak nigdy nie zamoczyłeś. Masz okazję, młody, zamocić to. No, ej, weźcie, zamówcie już tą pizzę, będzie bardziej, będzie więcej pożytku. No, chodźcie tu, świetcie mi, bo ja nie wiem, gdzie ten krąb jest, kurde. A czym tego chcesz, chyba łapami podbierać? No. Lechol! Brawo! Dobry! O, dawaj go na pizzę. Brawo, dawaj go na pizzę. Młody, zrób to zdjęcie z drugim Leszczem. A bo wczoraj, kurwa, zdjęcie z moim Leszczem robił. No. Ej, weź go odpadź, jak już tam jesteś. Nie no, młody sobie zdjęcie robi. Czekaj. Nie, ja już to nie brudzę. No, ja jeszcze nie brudzę. A niech wejdzie do kolan. Kurwa. No tak mi nie wolno wyciągać na brzeg. Weź tą latarkę, gdzie pokują na świecie na tego leśka. Wszystkie światła tutaj dla Kamila. Gratulacje od prezesa. Dziękuję panowie. Zdjęcie. Brawo Lesz. Dziękuję bardzo. A teraz spierdalać, bo muszę wywozić. I rzeczyce, dzierżno duże. Jesteśmy na plaży, tak jak wspominałem w pierwszym dniu. Nie to, żebym się przechwalał, ale no, chciałbym pokazać zestawy, na jakie próbuję przechytrzyć tutejsze karpie. Póki co mi się nie udaje. No ale tak jak prezes prosił, tak tutaj nagrywamy taki kawałek materiału, żeby przedstawić, jak Infinity Carp Team sobie radzi. Także zaczniemy od pierwszego przyponu, jest nim Ronny Rig. Pójdzie oczywiście na niego Bolsenka, bo mnie to zobowiązuje z racji tego, że jestem w Massive Bites Team Polska, z czego jestem bardzo dumny. Myślę, że ta współpraca będzie owocna i długa. Proszę bardzo, Ronny Rig. Super kulka, zbalansowany idealnie. Podnosi się do ciężarka. Myślę, że na te wypłycenia, na które kładę tam zestawy, ten zestawik będzie idealny, bo jest łatwy do zassania, naprawdę ryba w ogóle nie pobiera. Drugi zestaw jest na miękkiej plecionce, połówka czternastki, bergamotki z truskawką podbita połówką popkiem, też jest kulka, to idealnie zbalansowana, a la waftersik się zrobił, super do łatwego zassania, tak jak wspomniałem wcześniej przy Ronny Rigu. Myślę, że jak będzie miała ryba coś ziewnąć i zassać, to będzie to idealna przynęta. Kładziemy zestawy w tych samych miejscach, bo naprawdę ryby w ogóle nie ma na echosondzie.
siedzimy do 10-12 do dnia jutrzejszego. No i zobaczymy, co się wydarzy. Życzcie nam powodzenia. No życz. I czekamy, bo jest naprawdę bardzo zimno. Ale jak na luty, atmosfera jest tak przyjemna, że warto było przyjechać i spróbować. Widzimy się pewnie za tydzień na Krzokach. Pozdrawiam Wojteczka Somale, bo naprawdę jest super gość. Samela, przepraszam, weź to utnij. Somalia! Arwi! Nie? Nie? Jeszcze cię nie pozwijamy, co? Ty ciekawe, kiedy się kapniesz, nagrywam, ty. Pamiętajcie, jak przyjeżdżacie na łowisko, nieważne czy tam już było brudno, czy nie było brudno, zawsze pozbierajcie chociaż trochę tych śmieci z każdego miejsca w okolicy. Jak zostawimy sobie takie łowisko czyściutkie, no to będziemy dbali o te wody i wszystkim nam będzie lepiej. Takiego popełka mówisz, popera. Ale do kulka. To jest tak zwany miks Maria Konopnicka. Ulubiony miks Krystiana. Myślę, że starczy. Obróć mi wiadro w drugą stronę. Masywem do przodu. Tak żeby, no niech se stoi, wiesz, nie nachalnie, ale co jest, nie? To lecimy, spróbujemy to zlokalizować. No to może nie na lewo. Na lewo? Od tego cypla jeszcze trochę w tą. I tak myślę, że ją zlokalizujemy, bo ona jest gdzieś tu, między tym a tym. Nie chodziło. O, to będzie dokładnie tak. No to jak chcę na środek tego lasku, ale wiesz, że tak jak no, się zaczyna... No to, to, to czekaj, jeszcze trochę w prawo, nie? Tyle. O. Musimy światło włączyć, bo na co nam to... No my ją powinniśmy jeszcze tam znaleźć, gdzieś dalej. No weź co tu się dzieje. Chyba ryba to stoi. No widzę, no i weź tam i... Ja wiem, co tu jest wypuszczone. Tu? No. To dawaj, puszczamy. Na 8 metrów. Naciągaj, na pełnej pizdzie, no. Naciągaj. No dobra. Czekaj, wyprostujemy to całkiem. No bo to jest spokój. Trzymaj ją całkiem, zamknięte. Tak, żeby się naciągło na milion. Jeszcze? No już, no, jest. No. Dobra, leci. Koszko. Puszczasz. No, no. Jest dziwny. Dobra, chomę. To jest sobie spokój tam. No, fajne. A to spróbujemy poszukać tam, nie? Także z Krystianem wywieziony zestawik. Czekamy jeszcze jedna wędeczka, liczymy na to, że coś przypłynie i ziewnie. Żeby tylko coś ziewnęło, to taki delikatny zestaw powinien na raz go złapać. No i fajnie, że w ogóle nam się udało taką całą ekipą pojechać, nie? No, dawno tyle osób się nie pozbieraliśmy. Przez dwa lata nie mieliśmy okazji się wszyscy razem spotkać, a tu nagle strzał w lutym, 25 lutym i gotowe. Jesteśmy. Na pewno. Bo gdzie tu jeszcze się możemy spotkać w sumie, tych naszych zbiorników, oprócz Dzierżna Dużego Rybnika? Przygotuję może poraj i też się spotkamy, może u mnie na Częstochowskiej Wodzie, w Okręgu Częstochowskim, także przygotuję. Też wielka zaporówka, nie? Tak, bardzo duża zaporówka, na pewno są tam fajne ryby, tylko trzeba się do nich dostać, bo tam w ogóle karpiarzy nie ma. Popracujemy, wypracujemy i będziemy coś nagrywać, na pewno się dowiecie coś fajnego. W tym sezonie Infinity pokaże, będzie tak naprawdę dużo działało. Także to wam zapowiadamy już teraz. Zmarznęła się, mówi, kurwa. Zmarznęła woda. Zmarzła. No właśnie. Pomroziło. Powiedz, że skuła lodem. Skuła lodem. Zrobiła loda. Dokładnie. Witajcie, mamy dzień trzeci, czyli niedziela. Właśnie się powoli zaczynamy zbierać.
No niestety nie udało nam się dobrać do tych karpi. No mimo najszczerszych chęci i kombinowania tutaj z drobnymi przynętami wpadły tylko leszcze, także kto przyznać się, kto tutaj był z leszczami, proszę bardzo. Tak. Dodatkowo dzisiejszego rana wodę przymroziło, tak 10 metrów od brzegu mieliśmy lód, więc woda bardzo zimna, no myślę, że dzisiaj była nawet w granicach 2 stopni. No co tu dużo powiedzieć. Fajnie, że się przyjechaliśmy całą ekipą. Świetna integracja, no. Tak, świetna integracja. Rybek niestety nie ma. Może wy coś ciekawego powiecie tutaj o właśnie tej zasiadce? No bardziej ta zasiadka miała na celu nasze, że tak powiem, pierwsze spotkanie nad wodą, bo tak to spotkaliśmy się praktycznie w siedzibie Infinity. No dokładnie. I to wszyscy pojedynczo, a chcieliśmy się naprawdę spotkać tak wszyscy razem do kupy i też porozmawiać o tym, o planach na ten sezon, co będziemy robić, może jakieś priorytety i no i co też będziemy przede wszystkim, na co będziemy też przede wszystkim łowić. Samuel, może ty coś chcesz dodać? Kamerzysta? Jasne no. Łódka czysta. I właśnie tak jeszcze, że, przepraszam, że ci przerwę. Samuel zrobił kawał dobrej roboty na tym wyjeździe. Jego ujęcia właśnie tutaj będziecie w tym filmiku widzieć. No także ja jestem pod wielkim wrażeniem, robi to naprawdę synek dobrze. Staram się. No plany na ten rok są podstawowo zasadnicze, można tak powiedzieć. Pierwsze, najważniejsze postanowienie, jak najwięcej czasu nad wodą, jak najwięcej czasu na nowych wodach, no jak najwięcej złowionych ryb, no prosty temat. No. Może uda się zahaczyć na te zagraniczne łowiska, które nam się wymarzyły, ale to wszystko zależy od sytuacji na świecie, bo w tym momencie wiemy, co się tu wyprawia. No na pewno planujemy, jeżeli wszystko będzie szło po naszej myśli, jeżeli ta sytuacja się uspokoi i będzie, że tak powiem, tutaj w granicach naszego państwa też spokojnie, no to razem z Krystianem pewnie jako pierwsi wypuścimy się na zwiady do Pragi. No ale temperatury też nie zachęcają. Mamy praktycznie marzec, woda jeszcze przymarza. W przyszłym tygodniu mają być ujemne, dosyć ujemne temperatury, które bardziej będą pozwalały jeździć na nartach niż łowić. Więc wyczuwamy, że ta woda jednak jeszcze przymarznie i potrzebuje czasu. No myślę, że też fajnie podzieliliśmy się, to tak wychodzi naturalnie. No tutaj specjalista od krzoków, tutaj specjalista rzutowy, tutaj specjalista od techniki. Od zarządzania. Tak. Więc myślę, że fajnie, każdy z nas daje coś w tej drużynie od siebie, każdy coś potrafi, że tak powiem, wnieść o swojego i oryginalnego. Ja mam w sumie tylko amfibię. więc pomoc drogowa. Dokładnie, pomoc drogowa działała prężnie w ostatnich tutaj. Nie dość, że Timowicz się już wyciągało, ale nie o tym. Myślę, że ten sezon naprawdę będzie ciekawy i ekscytujący. Jesteśmy, myślę, naładowani totalnie energią i wykorzystamy to w tym celu, aby złowić może nie jak największe ryby, ale spędzić ten czas aktywnie. Łowić to, co przede wszystkim chcemy, tam gdzie chcemy. Łowić. Z kim chcemy. Właśnie, z kim chcemy i przede wszystkim w pięknych okolicznościach. A ty Kuba, może to powiesz, tak, jest tu jeszcze z nami właśnie nasz najmłodszy Timowicz. Ale ja się wtrącę, tak? Naprawdę warto tego chłopaka śledzić, bo to, co pokazał na tej zasiadce, ryb może nie złowił, ale podejście do karpiarstwa w tak młodym wieku, to naprawdę powiem wam, trenuję młodych chłopaków, mimo że sam nie jestem jakimś mistrzem świata. Ale się naprawdę staram, bo czasu nad wodą spędzam mnóstwo, po 150 nocy w roku, ale ten gość z tymi ambicjami i z tym podejściem do tego świata, w którym żyjemy i w którym się ekscytujemy, no powiem wam, petarda, no jest petarda i naprawdę warto. Patrzcie na tego chłopaka, niech zakłada jakiegoś Instagrama, niech nie musi być zaraz gwiazdą karpiową, ale kurwa, przepraszam, ale naprawdę śledźcie go, bo zobaczycie, że chłop będzie robił mega robotę, piąteczka Kubuś. Naprawdę mi się to podobało, co zrobiłeś na tej zasiadce i mam nadzieję, że będziemy jak najwięcej czasu spędzać nad wodami PZW i nad dzikimi zbiornikami. Wujek Krystian ci kurwa pokaże. Coś na pewno. To ja od ciebie jeszcze może powiem tak, mimo że otworzyłem jakoś 6 stycznia, gdzie też nadzieżnie próbowałem swoich sił. Niestety nadal jestem bez ryby, mimo że mam bardzo duże parcie na te zasiadki i praktycznie w sezonie jestem co tydzień nad wodą. Ale to musi zmienić, Kubuś, bo tak. Ja miałem ten sam błąd co ty.
parcie, tak. Patrzyłem na innych karpiarzy. Czym się karpiarzy. Bardziej starasz, tym tak. są gorsze wyniki. Patrzyłem na innych karpiarzy, kto złowił dużą rybę, no, to ja się pakowałem i jechałem, bo musiałem na siłę rybę złowić. W tym sezonie powiedziałem, że koniec z tym, skupiamy się na swoim, robimy sobie to, co najbardziej lubimy, to, co kochamy i zobaczysz, że to wszystko samo przyjdzie. I... Ale dalej działaj tak jak do tej pory i pytaj tak dużo razy dziennie o różne sprawy, bo to się... nagradza, czy, czym się więcej dowiesz, tym więcej będziesz miał jakichś swoich asów w rękawie, które możesz potem wykorzystać. No i... myślę, że się cały czas będziemy rozwijać w tym kierunku, w którym ustaliliśmy. Wczoraj była, że powiem, głęboka dyskusja na ten temat. No, zobaczycie zresztą już pewnie w jakichś tam kawałkach i wycinkach w tym filmie, także na pewno będzie co oglądać i będzie kupa śmiechu. Chłopaki pokazali swoją profesjonalną twarz, przełamali się do kamery. Także jestem z nich dumny. Mi się wydaje, że z tego materiału, który tutaj ukręciliśmy, bo ten kawałek, który teraz mówimy, pewnie będzie na końcu. No raczej tak. No ale kawał dobrego filmu, bo każdy się przyłożył, każdy coś tam dołożył. I... Nic no, dozbrajamy się jeszcze, oczekujemy na te, że tak powiem, sprzyjające warunki atmosferyczne i będziemy działać, myślę, że rzucimy na pewnej petardzie. Community, który właśnie nasz prezes Daniel założył, pozwolę sobie powiedzieć, Daniel założył nową grupę, żeby szansa tych młodych i początkujących karpiarzy była taka, żeby mogli z nami spędzać ten czas nad wodą, uczyć się czegoś, dokształcać i żebyśmy ich wyprowadzali na dobrą drogę. Naprawdę mamy tutaj fajnego kolegę z Infinity Carp Community, który przyjechał nas odwiedzić, spędziliśmy wspólną zasiadkę. No może Piotrek, jakieś chociaż trzy słówka skromne do naszej kamery. Dokładnie. Co tu gadać, no ekipa fajna, no warunki są jakie są, no ryby się niestety nie udało złowić. No koledzy coś tam połapali, jakieś leszczyki, no ale następnym razem myślę, że będzie dużo lepiej. No i też mamy taką nadzieję, jak i w każdym razie, jeżeli ktoś z karpiarzy, którzy chcieliby się rozwijać, którzy no, chcieliby po prostu dołączyć do takiej społeczności, gdzie panuje wzajemna pomoc, gdzie udzielają sobie wszyscy wzajemnie rad. Tak, bo nie chcielibyśmy, żebyście nas odbierali zaraz jako mistrzów świata, że my dopiero zaczynamy, a już jakieś Daniel tutaj próbuje robić jakieś community, będzie uczył kogoś. To jest po prostu fajna społeczność, gdzie każdy sobie pomaga. Fajna społeczność z luźną atmosferą i otwartymi ludźmi. Więc jeżeli ktoś chce dołączyć właśnie do Infinity Carp Community, no to zapraszam do kontaktu do nas na Facebooku. My oczywiście potem jakiejś wstępnej weryfikacji po prostu osób, czy wiadomo, ktoś jest tak jak na wstępie mięsiarzem, czy jest takim nawet początkującym karpiarzem. To warto takiemu pomóc, żeby ukształtować w dobrym kierunku, tak? Tak, bo... i dodajemy go właśnie do naszej grupy na Messengerze, gdzie wszyscy sobie rozmawiają i jest fajny bardzo klimat. Tam jest prawie 100 osób w tym momencie. Nie ma tam parcia, nie musicie łowić na dane przynęty, nie musicie reklamować żadnych firm. Po prostu jesteście i dobrze się bawicie i naprawdę możecie się integrować z różnymi... No, to akurat się wytnie. No i dużo nauczyć, nie? Tak, no bo chciałem powiedzieć, że wiesz, integrować się z różnej części Polski ludźmi. No przede wszystkim każdy z nas wniósł choćby nawet bazę łowisk, tak? Swoją. Ja ze strony, że tak powiem, rybnicko-wodzisławskiej, żwirownie, nieżwirownie, zalew rybnicki, chłopaki też na zalewie łowią. Tutaj specjaliści od rzutu i łowienia w miejscach, w których nawet byście sobie o tym nie pomyśleli. Ja troszeczkę uderzyłem w te wody nadmorskie, czyli tam mówimy o Miłoszewie, tak, o Wygoninie. I oczywiście też będą w tym roku wyjazdy na wszelkiego rodzaju właśnie łowiska komercyjne. Będziemy starać się to pokazać, tak? Próbujemy. Jak się łowi, na co przede wszystkim łowimy. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że na pewno będę tutaj udzielał się ze strony Massive Bites. Zresztą pokazywał przede wszystkim i jakieś kombinacje Massive'a, tak, ich produkcje. Leszcze były na Massive'a. Były, ale były ryby, trzeba powiedzieć, że czyli były skuteczne. Ryby. Dokładnie. I nawet w takich temperaturach udało się coś tam zrobić. No to co panowie, żegnamy się, zjeżdżamy do domu, no i kończymy tą naszą zasiadkę właśnie takim... Można powiedzieć social. Dobra, ja lecę na dwójka, chłopcy. Znikamy, na razie. Jebać mięsiarzy, siedzimy na plaży, ej!